Kamil, cóż za pogoń, niesamowita energia również z twojej strony. Dzisiaj rzucałeś i podawałeś jak natchniony. No tak, na tym polega gra w koszykówkę. Grać, rzucać i podawać. Zaczęliśmy słabo i wydaje mi się, że ten awans do play-offu, który tak goniliśmy i w końcu go dogoniliśmy, gdzieś nas za bardzo uspokoił i ten początek był słaby w naszym wykonaniu. I tak, i cały mecz praktycznie goniliśmy. Potem w końcówce już wymiana tych posiadań, jeden punkt dla drużyny jednej lub drugiej. No ale zimną głowę zachowali. Michał fajnie się zachował, zagrał jeden na jeden, wymusił faul i trafił dwa rzuty wolne. Myślę, że to taki przedsmak już playoffowej gry, walki, troszkę skakania sobie do gardeł, ale kulturalnie podaliśmy sobie ręce na koniec, więc sportowa walka przede wszystkim. No właśnie, 9 przechwytów, 17 punktów po kontrach, po błędach gości, 12 punktów z ponowienia. Czego w takim razie zabrakło, aby dzisiaj odnieść zwycięstwo? Nie wiem jak do końca, jak statystyki wyglądały, ale do 10 strat mieliśmy do przerwy. Nie wiem ile po przerwie, ale wydaje mi się, że też było ich za dużo i to takich prostych, gdzieś ja nadepnąłem na linię. No nie powinny się one przytrafiać, szczególnie jak się gra z tak klasowym zespołem. Zagracie w pierwszej rundzie z Kingiem Szczecin. Jak na to się zapatrujecie? Jak jesteście cały czas w gazie, dzisiaj jednak przegrana? A no King gra świetnie w tym sezonie. Andy Mazurczak prowadzi swoją ekipę i dla mnie jest to MVP tej rundy zasadniczej i na pewno to nie będzie łatwo, bo to nie tylko on, ale cała ekipa, Filip Maczek, no mógłbym każdego kolejno wymieniać z trenerem Miłoszewskim na czele, więc na pewno będzie trudna przeprawa, wiedząc, że mamy dwa mecze, pierwsze na wyjeździe. Nie będzie łatwo, ale myślę, że nikogo nie zdziwię, jak powiem, że jedziemy po dwa zwycięstwa i to nie chodzi o to, że... Nie wiem, jestem zbyt pewny siebie, czy zachłanny, nie wiem jak to jeszcze nazwać ładnie, ale chodzi o to, że no, my musimy wierzyć w swoje umiejętności i wierzymy. Dzisiejsza porażka nie świadczy o niczym, o jakimś słabszej dyspozycji albo dołku, tylko o dyspozycji dnia, więc wydaje mi się, że to będzie wyrównana walka. Chciałbym oczywiście ich pokonać i awansować do półfinału. A więc pomimo przegranej, gratulacje za to, że zobaczymy Anvil w playoffach. Dziękuję ślicznie. Dziękuję.